No bo może dziś rano powrócił na chwilę śnieg i takie przelotne opady wciąż są możliwe we wschodniej części naszego regionu. Jeśli chodzi o temperatury, to głównie dominować będą 3 stopnie na plusie. Tak będzie m.in. w Słupsku, na Półwyspie Helskim, w Trójmieście czy w Malborku. 2 stopnie poniżej zera odnotujemy w Bytowie, w Starogarcie Gdańskim, w Chojnicach czy w Kościerzynie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w południe, czyli właśnie teraz w Gdańsku odczuwamy 1032 hektopaskale. Ciśnienie rośnie. 6 minut po godzinie 12. Maciej Bąk, kłaniam się nisko, tu Radio Gdańsk. Witam Państwa po raz pierwszy w takiej innej dla mnie roli. To pewnie też dlatego ten błąd debiutanta i zapomniałem Państwu o wietrze powiedzieć. Więc uzupełniam, wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.